26 kwietnia, Agnieszka Zimmermann, zapraszam na Telefakty. Podpisano 20 tysięcy umów z programu Czyste Powietrze. Umów mamy podpisanych na 5,9 miliarda. Uroczyste przekazanie sprzętu dla strażaków. Jesteśmy wzorem dla innych. Archeologiczna sobota w muzeum. Tutaj są bardzo dużo fajnych rzeczy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia finansowe dla tych osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu. Na mocy specustawy o pomocy z uchodźcom refundowana kwota to 40 zł dziennie na jedną osobę. Nie trzeba być właścicielem danego mieszkania, wystarczy, że wynajmujemy na przykład mieszkanie i jesteśmy w stanie kogoś jeszcze do siebie przyjąć. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło 90 wniosków. Osoby zainteresowane wsparciem zadeklarowały, że pod ich opieką przebywa łącznie 315 obywateli Ukrainy. W ramach otrzymanej refundacji z budżetu państwa ich goście muszą mieć zapewniony dach nad głową i wyżywienie. Na dzień dzisiejszy poszła wypłata na około 207 tysięcy złotych. Świadczenie takie przysługuje od 16 marca i nie dłużej niż za okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony. Na bieżąco staramy się informować o realizacji programu Czyste Powietrze. Wczoraj w Kielcach podpisano 20-tysięczną umowę. Czyste Powietrze, program realizowany od kilku lat, który skierowany jest do mieszkańców domów jednorodzinnych i ma na celu ograniczenie lub zlikwidowanie niskiej emisji gazów cieplarnianych. Ilość wniosków o dofinansowanie i o płatność przyspiesza coraz szybciej w porównaniu do roku 2020-2021 zamknięty o 91%, a wnioski o płatność o 65% więcej. Wniosków wpłynęło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Złożonych wniosków to już jest 23 tysiące na kwotę 475 milionów. Wsparcie, którego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma pomóc w termomodernizacji budynków oraz wymianie starych źródeł ciepła na nowe i ekologiczne. Jeżeli spojrzymy na ogólnopolską realizację programu Czyste Powietrze, to tych wniosków mamy już złożonych 425 tysięcy na 7,4 miliarda złotych. Jeżeli spojrzymy na to, ile jest umów podpisanych, to umów mamy podpisanych na 5,9 miliarda, a połowę z tych umów już jest zrealizowanych i środki są wypłacone beneficjentom. Do Czystego Powietrza przystąpiły wszystkie świętokrzyskie gminy. W poniedziałek, 25 kwietnia, podpisano 20-tysięczną umowę z beneficjentką Mileną Łosin z gminy Staszów. Tych wniosków, które złożyli nasi mieszkańcy, to jest ponad 360 do tej pory. Podpisaliśmy w sumie wspólnie, bo to praca jest wspólna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gminy Staszów, podpisaliśmy wspólnie 260 umów na ponad 5 600 000 złotych. Parlamentarzyści widzą zalety programu, przede wszystkim podnoszenie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych oraz wpływ na poprawę zdrowia Polaków. Program, który realizowany jest w województwie świętokrzyskim, wpisuje się w całą strategię, którą realizuje w tej chwili państwo polskie. A ta strategia polega, najkrócej mówiąc, na tym, żeby było zdrowiej, czyściej, bezpieczniej, bardziej ekonomicznie. Czyste Powietrze to rządowy program, który jest jednym z popularniejszych, jeśli chodzi o działania proekologiczne. Jego dostępność poprzez tworzenie lokalnych punktów obsługi potencjalnych beneficjentów ma wpływ na pozycję lidera, którym bez wątpienia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pozostajemy w Kielcach, gdzie również wczoraj strażacy otrzymali nowe wozy. Otrzymali również promesę na zakup kolejnych samochodów. Więcej w materiale Bartka Gębusi. W
poniedziałek 25 kwietnia przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się oficjalne przekazanie wozów strażackich, które zostały zakupione dla jednostek państwowych i ochotniczych straży pożarnych w 2021 roku. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, wręcz jesteśmy wzorem dla innych do naśladowania i każdy nam zazdrości, jak my to robimy, że potrafimy w każdej chwili zadysponować niesamowitą ilość sił i środków do niesienia pomocy. Przez 2 lata COVID pokazaliśmy, że potrafimy zrobić wszystko. Pozostało mi w obowiązku przede wszystkim pogratulować funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej pozyskania nowego sprzętu i perspektywy uzyskania w tym roku kolejnych jednostek sprzętowych. Życzę powodzenia w postępowaniach przetargowych. Potencjał Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciło 28 pojazdów, a 20 trafiło do jednostek ochotniczych. Kolejną dobrą informacją przekazaną strażakom była ta o wręczeniu promes na zakup kolejnych 26 samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 roku za kwotę około 19 milionów złotych. Dostajemy dodatkowe narzędzie w ręku strażaków. Gama ich od samochodów lekkich, średnich, przez samochody ciężkie. One dają tutaj nam poczucie, nam, ale myślę, że mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. W tym roku 2 jednostki OSP z powiatu ostrowieckiego wzbogacą się o nowe samochody. Zakupy planuje również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym roku zamierzamy doposażyć Komendę Powiatową w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który będzie miał na sobie 10 tysięcy litrów wody. To taka będzie już jeżdżąca cysterna. Ponadto jednostki OSP Waśniów i OSP Kunów kupują samochody średnie GCBA 5 tysięcy litrów wody. W planach na przyszły rok nowy wóz ma trafić do OSP Janik jako jubileuszowy prezent. Stulecie Straży Pożarnej w Janiku i już mogę powiedzieć, że będziemy czynić wszystko, aby także OSP Janik oprócz OSP Kunów w gminie Kunów taki samochód nowy otrzymała. Wierzę, że to się stanie. Jestem pewien, że tak się stanie i to będzie kolejny dobry taki czas dla OSP w naszym powiecie ostrowieckim. Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca Straży Pożarnej między innymi z samorządami czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkimi oddziałami. Od kilku lat finansujemy takie zadania i chciałbym tutaj podkreślić, że od 2017 roku, gdy zostałem prezesem, dla służb mundurowych sfinansowaliśmy 100 samochodów. Również w 2022, 2023 przewidujemy dalsze finansowanie samochodów ratowniczo-gaśniczych, ale również drobnego sprzętu. Podczas poniedziałkowych uroczystości w stronę strażaków popłynęło wiele ciepłych słów i podziękowań. Wy jesteście nie tylko formacją, która służy i broni, ale jesteście formacją, która ma ogromne społeczne zaufanie. I to zaufanie z każdym rokiem rośnie. Ale rośnie nie bez powodu, druhowie i druhny. Rośnie przez to, że wy kawał życia wkładacie w to, co robicie. Strażacy, broniąc ludzi, nie ruszają do akcji z gołymi rękoma, ale uzbrojeni w ten sprzęt, w swoją mądrość, w swoją wiedzę, oddają to, co mają najcenniejsze, swoje zdrowie, ale jak ostatni czas pokazał, swoje życie. Profesjonalny sprzęt w użyciu przez wykwalifikowanych strażaków pomaga w ratowaniu ludzkiego życia. My jednak życzymy, aby sprzęt był wykorzystywany jak najrzadziej. W minioną sobotę w Muzeum Historyczno-Archeologicznym odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne, tym razem przybliżające pracę archeologów. Z kamieniny w postaci śladów stóp lub odbić dłoni to rzadko spotykane znaleziska. Archeolodzy zdecydowanie częściej trafiają na kości, zęby czy narzędzia pozostawiane przez naszych przodków. Analizując takie odciski możemy sporo się o tych istotach dowiedzieć, czy to o naszych przodkach wczesnych Homo sapiens, czy o wcześniejszych spokrewnionych z nami. Z
Skamieniałe ślady, które ludzie pozostawili tysiące, a nawet miliony lat temu, były głównym tematem ostatnich warsztatów z cyklu Sobota w Muzeum. Mamy sporo rekwizytów, będziemy wykorzystywać różne rzeczy, między innymi takie przenośne piaskownice, nazwijmy to. No, spróbujemy odcisnąć jakieś ślady i wykonać później ich odlewy z gipsu. Swój ślad pozostawił po sobie między innymi Leon, który na zajęcia wybrał się z mamą. Jakie zajęcia? Fajne? Bardzo fajne, tak. A dlaczego? No bo tutaj są bardzo dużo fajnych rzeczy. I można się dużo rzeczy też dowiedzieć. My już od kilku tygodni przyjeżdżamy na wszystkie warsztaty. Bardzo ciekawe kwestie tutaj panowie poruszają. Dają nam dzieciakom możliwość poznania przeszłości. Dzieciaki są bardzo zainteresowane. Bardzo czekają na każde kolejne warsztaty. Tematyka zajęć organizowanych przez pracowników Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach cyklu Sobota w Muzeum jest bardzo szeroka. Od produkcji naturalnych kosmetyków poprzez tak zwane filcowanie, czyli zieloną manufakturę, do prehistorii i tego, co najbardziej charakterystyczne dla krzemionek, czyli archeologię. Przypominamy, że do 26 kwietnia trwa akcja szczepienia lisów. Od jutra do 26 kwietnia na terenie województwa świętokrzyskiego odbywać się będzie szczepienie lisów przeciwko ściekliźnie. Szczepienie zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, która w formie pakietów zostanie rozrzucona na pola i łąki. Zastępca świętokrzyskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Mariusz Gwardian zaleca, aby przez 2 tygodnie zwrócić szczególną uwagę na zwierzęta domowe, aby nie narażać ich na zatrucie spowodowane spożyciem szczepionki. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania w regionie wścieklizny u lisów wolnożyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną wśród ludzi. Teraz mamy dla Państwa zaproszenie z Biura Wystaw Artystycznych na spotkanie z Małgą Kubiak. Małga Kubiak, awangardowa, niezależna reżyserka filmowa, aktorka, performerka, autorka powieści i poezji, wokalistka i malarka. To ona będzie bohaterką spotkania autorskiego, które odbędzie się w sali wielofunkcyjnej Ostrowieckiego Browaru Kultury. To spotkanie będzie przy okazji promocją 2 książek, które właśnie ukazały się. Jedna książka to jest Małga, córka Kubiaków. Taki wywiad rzeka, który z nią zrobiła Marta Konarzewska. A druga książka to jest autobiograficzna książka Małgi Kubiak, One Man Show. Książka opowiadająca o jej życiu artystycznym i osobistym z dziesięciolecia 1992-2002. Pierwotnie wydana po angielsku, teraz przetłumaczona i wydana po polsku. Ostrowiec Świętokrzyski to dla Małgi Kubiak miejsce szczególne. To tutaj urodziła się jej mama, to w Ostrowcu poznali oraz pobrali się jej rodzice Danuta i Tadeusz. Dziadkiem Małgi jest z kolei zasłużony dla miasta Jan Szymański. Swoim najbliższym artystka poświęciła filmy, które będzie można obejrzeć podczas wtorkowego spotkania. Będzie pokazany cały film Fader. To jest jeden z pierwszych filmów Małgi, opowiadający o jej takiej... No, jej ojciec Tadeusz Kubiak zmarł nagle w 79 roku. A Małga po 10 latach tworzy taki film, który jakby cały czas z nim rozmawia. Bardzo poruszający, poetycki film. Będzie też film Dante Café, który opowiada trochę o matce. Ta matka, Danuta Kubiak, zapadła na chorobę psychiczną i bardzo cierpiała tak naprawdę do końca życia. Małga o tym robi taki film. Dosyć mocny, poruszający, ukazujący Danutę Kubiak w ostatnich latach życia. I jeszcze też będzie pokazany film, fragment filmu Bloody Shadows, opowiadający z kolei o prababce Małgi Kubiak, Ewelinie Kozieło, która wywodziła się ze szlachty litewskiej. Spotkanie odbędzie się w ramach dyskusyjnego klubu sztuki. Wstęp wolny, początek o godzinie 18:00. To było zaproszenie na czwartkowe spotkanie z Małgą Kubiak, a w piątek w Starachowicach wystąpią Piotr Szwedes i Mikołaj Roznerski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Kompania teatralna, zapraszamy serdecznie na spektakl pod tytułem Niemy Kelner 29 kwietnia o godzinie 20 w Starachowicach. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Piotr Szwedes. Piotr Szwedes? A dobrze się nazywa. Tak. Mikołaj Rozenerski, czyli Kompania Teatralna, 29 kwietnia o 20 w Starachowicach. To jest komedia? Komedia. Komedia. Ale nie tylko. Zagrożeń, będzie śmiesznie, będzie strasznie, będzie mądrze. No przede wszystkim zawsze wam to gwarantujemy. Bądźcie z nami w Starachowicach, my z wami na pewno będziemy. Do zobaczenia. Cześć. Spektakl o 20.29 w Starachowickim Parku Kultury. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na regionalną prognozę pogody. Do zobaczenia. No więc tak, ma być ekspresowo, żeby szybko wrzucić filmiki, bez opóźnień, no bo fani nie mogą czekać. No i z Wi-Fi, które ma pełny zasięg. Świetnie pani trafiła. Światłowód pierwsza klasa. Dla rasowych influencerek. Dla puni idealny. Internet światłowodowy z inteligentnym Wi-Fi 6, który śmiga w całym domu. Korzystaj z sieci bez zakłóceń na wielu urządzeniach. Teraz za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Physioactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu, telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogoda dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura wyniesie 1 stopień Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 5 km na godzinę, ciśnienie 1019 hektopaskali. Jutro temperatura wyniesie 15 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 14 km na godzinę, ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.